Przede wszystkim witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo miło mi się dzisiaj spotkać. Dobra. Tematem moich prac są anioły. Dlaczego anioły? No cóż, anioły to takie istoty nieziemskie, które towarzyszą nam od chyba wczesnego dzieciństwa. Każdy z nas chyba pamięta i zna takiego anioła, który przeprowadza dzieci przez niebezpieczną kładkę. Utrwaliła się w naszej świadomości postać anioła, który przybywa, żeby nas chronić, bronić, wskazywać drogę, przeżywać z nami radości i smutki. Ale moje anioły takie piękne i dostojne nie są. Jak patrzę na te moje anioły, to często przypomina mi się wiersz Wiesława Dymnego. Taki fragmencik tylko przypomnę. Widziałem, jak anioł z nieba spadł, a gruby był jak trzy anioły. I lecąc na dół, spagadał, a zamiast płakać, był wesoły. I myślę, że te moje anioły takie właśnie są jak ten u zwierza Dymnego. Są trochę właśnie takie rubaszne, pokraczne, ale też myślę, że skutkiem tego są bliższe człowiekowi. No, i uczestniczą w naszych codziennych sprawach. Są bliskie niedoskonałością człowieka, bo człowiek doskonały tak do końca nie jest. Chyba mamy wszyscy świadomość tego. I tak sobie nieraz też myślę, że w każdym z nas drzemie czy tkwi anioł. Trzeba go tylko nieraz obudzić, znaleźć i obudzić. O aniołach powstało bardzo, bardzo wiele wierszy, bardzo pięknych. Ja nie będę ich cytować, ale pokuszę się tylko o przeczytanie jednego wiersza, którego autorem jest mój zaprzyjaźniony ze mną poeta, bielski poeta, Romek Karbit. Już czytam. Na całość. Widzę tańczące anioły, pląsają beztrosko w rytmie reggae. Ten pośrodku, z nosem jak klamka od zakrystii, to mój. Ja piję, on tańczy. Obaj idziemy na całość. A inspirowany ten wiersz był tym oto tutaj aniołem. On nie przyjechał dzisiaj ze mną, bo jest wielki, wisi sobie u mnie i niech sobie wisi. Powstał dość dawno temu, bo jeszcze na plenerze w Myślenicach. A tenże anioł był właśnie też początkiem mojej przygody z zakładem karnym, o którym tu pani dyrektor już wspominałam. Prowadziłam tam prawie niecałe 10 lat zespół teatralny. I to były takie moje kolejne anioły. Trochę poobijane przez życie, trochę nieszczęśliwe, ale bardzo chętne do pracy. I bardzo sympatycznie sobie wspominam ten okres. Przygotowywaliśmy cały szereg spektakli dla dzieci, dla dorosłych również. Wystawialiśmy w powiecie tarnowskim, brzeskim i bocheńskim. W przedszkolach, w szkołach, w DPS-ach, w domach dziecka. I właściwie może tyle. Z tym, że moment, jeszcze mam jedną rzecz, zapomniałem. Myślę, że ten mój anioł stróż trochę mnie lubi, bo też otoczył mnie takimi sympatycznymi ludźmi. Dużo ludzi lubi i dzisiaj chciałabym im bardzo podziękować. Zaraz to uczynię, bo sobie tu wszystko przygotowałam. I tak, moje... To ta siatka. Moje panie ze Związku Nauczycielstwa. Ja jestem nauczycielem, nie byłam nauczycielem 30 parę lat, ale nie należałam do tego środowiska nauczycielskiego w Bochni. Ale mnie przyjęli życzliwie, jestem im za to bardzo, bardzo wdzięczna. I tak mam dla pani Helenki Wieńcowej, proszę bardzo. Anioła. Dla Jasi. Dla pani Waszkowi, która nie jest już gotowa.
Dla Asi. Też nie ma Asi, no to tyle. Innym razem albo później zostaną. Tu mam jeszcze anioły dla, tylko nie wiem, czy pani Ela, czy pani, no widzę ją, widzę, jest moja serdeczna koleżanka. Musi podejść tutaj. Zosiu, to jest nim? Nie, mówiłam Ela, pani Ela Szczepaniec. A nie. No, no. To pani dyrektor domu dziecka. Bardzo się lubimy. Dziękuję bardzo. Dla pasa i dla anioła. Tu mam jeszcze jednego anioła dla mojego kolegi, który też mi często wspomina i wspomaga pracy. Gienek, dla ciebie. Nie wierzę. No ja nam ci to nie da. Nam ci to nie da, dlatego że nie chciał jechać. O, ci to bardzo pięknie. Ci się nawet udał. Mam przemiłych sąsiadów. Im życzę wszystkiego dobrego, a wszystkim życzę takich dobrych sąsiadów. Ela i Boże. Ewa i Włodek Dominiakowie. Oni dostają podwójnego, bo ich jest dwójka. Nie spodziewałam się pani no. Sąsiadko. Będę ciekawa. A przede wszystkim chciałam jeszcze raz podziękować pani dyrektor za zaproszenie, tylko wyświetlić ten anioł tutaj schował. O Jezu, proszę bardzo. I jeszcze chciałam podziękować również pani Ani i panu Bogdanowi za aranżację tej wystawy, bo bez nich bym się tu chyba zapłakała. Tylko nie wiem, gdzie indziej teraz. O, pan Bogdan jest, proszę bardzo. A pani Ania też widzę. I już kończę, ale nie tylko tymi moimi aniołami, nie tylko Romek się zainspirował, ale również pani Irena Pławiak, to jest poetka z Nowosądeczyzny. I posłuchamy teraz wiersza. Bardzo piękny wiersz, ale cytuję równie pięknie, bo zaczęła uważać, że ja bardzo pięknie czytam, ale oddaję już tutaj jednak palmę pierwszeństwa lektorowi Czarkowi Papajowi. Irena Pławiak.